znaczy to było tak, że parę lat temu, to był chyba 2010-2011 rok, już dokładnie nie pamiętam w tym momencie, aczkolwiek Rafał napisał do mnie wiadomość na MySpace z zapytaniem, czy byłbym chętny do współpracy, żeby nagrać wokal do jednego z jego numerów, właśnie projektu Ocean of Noise. No i jakby to była pierwsza taka sytuacja dla mnie. Ja jeszcze byłem takim artystą właśnie, który sam do końca w ogóle, powiedzmy, ogarniał swoje rzeczy, a tutaj się pojawiła propozycja. No więc tym bardziej, że to był pierwszy raz, mówię, dobra, warto kiedyś spróbować, tak, gościnnie zaśpiewać, czemu nie? No i poprosiłem Rafała, żeby podesłał mi utwory, w których bym je widział, albo że mam sobie wybrać. Także dostałem bodajże 3, z czego od razu pierwszy, który posłuchałem, mi podpasował najbardziej i miałem na niego pomysł w zasadzie z miejsca. Więc z tego co pamiętam, to chyba na drugi dzień, czy nawet po 2 dniach odesłałem mu wersję demo z napisanym nawet tekstem i z wokalem nagranym, czy najpierw był tylko wokal, już teraz dokładnie nie pamiętam. No i tak to się zaczęło i potem na przestrzeni tego czasu oczywiście no, długi był ten proces w sumie od nagrania tej demówki po nagranie już właściwej wersji i wydanie płyty. Ale tak, no mniej więcej to wyglądało, przez internet się połączyliśmy. Myślę właśnie, że tym, że było to coś zupełnie innego, no bo ja też nie jest tak, że nie wiem, gram właśnie muzykę folkową i słucham tylko folk i chodzę w koszuli w kratę i nic innego mnie dookoła nie dotyczy i nie interesuje. Jak najbardziej słucham też właśnie takiej elektroniki czy różnych eksperymentalnych rzeczy. No i ten numer u mnie jest tak, że po prostu nawet nieważne od gatunku, gatunek nie jest dla mnie najważniejszy, ważny jest klimat i to, czy ja to czuję. I ten numer jak najbardziej mi siadł, nigdy w życiu nie zaśpiewam do czegoś, czego nie czuję. Także... Także ten utwór jak najbardziej mi siadł od razu i miałem na niej jakiś tam swój pomysł. I chyba tyle. Dzięki bardzo.